Dobra, to witam was wszystkich, a to w kolejnym odcinku zagrajmy w Leforgotik i w dzisiejszym odcinku po prostu. W dzisiejszym odcinku będziemy grali Gornem na poziomie trudności średnim. Lista punktów oczywiście dynamiczny z punktami i zaczynamy rozgrywkę. Nie ma opieprzania się, po prostu. Idziemy. Zapominam, że ty nie zakładasz broni. Ale taka ciekawostka. Sami widzicie, że tutaj potwory się pojawiają zupełnie inne za każdym razem, więc jakieś tam urozmaicenie jest. Okej, 3 punkty dostałem, tak? A to chyba we mnie co? Nie, to moje punkty. Okej, dobra. O ciup, jaka tutaj jest masakra po prostu. Wow. No ale no widać, że Gor to jednak jest wytrzymały skurczy byk. Nie, ale jednak nie możesz aż tyle tankować mimo wszystko. Dobra, po prostu tutaj jest jedna strona rzeź. Może mi ktoś dać miksturę? Nikt mi nie da, dobra, no to ja sobie wypiję, bo mogę. No i jedziemy dalej wykonywać. Nie. Omijamy to po prostu, jak leci. O, właśnie. I ukradli mi punkty. Ale dobra, i tak jestem na prowadzeniu znowu. Chyba z Gornem tutaj się na łatwiej gra po prostu. No i chyba zdecydowanie Gornem jest tutaj na łatwiej. No i jednak tych zarażonych jest już troszkę więcej. Czy jest jakiś koleś, który cały czas ten? Okej. Przywódca hordy, tak? O, trochę byłeś w twarz, co? Aj, no i musiałem ten. Ciekawe, czy sobie poradzą, raczej sobie poradzą, nie? Wow. Ale szczerze, tą modyfikację można byłoby troszkę lepiej rozbudować, ale wiecie co, to jest jakieś gadanie, bo ja się niestety na tworzeniu modów ten nie znam. Okej, poda mi ktoś w ogóle jakąś miksturę? Nikt mi nie poda mikstury. Dobra, no to chodźmy sobie dalej, zobaczymy co tutaj jest. O, mgiełka. Ale wiecie, przede wszystkim kilka nowych map, jakieś można byłoby zrobić. Co jeszcze? No w sumie nie wiem, nie mam jakichś ten pomysłów, jak można byłoby rozbudować tę modyfikację, ale powiedzmy sobie szczerze, jak dla mnie. Może nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale modyfikacja ma duży potencjał i może ją rozbudować. Ale to zależy po prostu od ekipy moderskiej, czy by chciała się w takie coś pobawić. Oh. Nie wiem, ale jak macie jakiś ten. Teraz moja szata jest naprawdę brudna. No, dzięki. Nie wiem, co ty robiłeś, że twoja szata jest brudna. A może ja bym się jednak wrócił po jakiś ten oręż, bo jednak wszystkich ich z piołchy klepać nie mam zamiaru. Naprawdę nie mam zamiaru wszystkich tam klepać z piąchy. Tylko gdzie ja tutaj zostawiłem tą swoją broń, co? Posiekane ciaska, tak wołał tamten zarażony. No i tak wracając do tej dyskusji, no mod ma naprawdę duży potencjał i można byłoby modyfikację rozbudować. Nie wiem, czy byłby jakiś sens dodawania trybu multiplayer, chociaż jakby był, to byłoby świetnie. To jest taka modyfikacja, do której. Wiecie co, nie lubię Gothica Multiplayer, bo uważam, że to nie jest Gothic. I w ogóle. Ale. Wow, mnie zabiło od razu.
aż tak, takie mocne to jest. Że Gothic Multiplayer to nie jest Gothic, modyfikacje to jak najbardziej tak, bo one odtwarzają jakąś zupełnie inną historię, opowiadają w klimatach zwykłego Gothica, nie? Porażka, no niestety. Wiecie co, i to chyba raczej będzie ostatni odcinek z Left 4 Gothic, raczej nie ma chyba sensu nagrywać więcej właśnie... więcej odcinków właśnie z tejże modyfikacji. No ale no wracając do dyskusji, no kilka nowych map, można byłoby to jakoś rozbudować. No nie wiem, czy Gothic Multiplayer to nie jest Gothic moim zdaniem, ale dla tej modyfikacji to byłoby nawet dobre. To byłoby nawet dobre, żeby sobie zagrać tam z trójką znajomych i pozabijać jak najwięcej zombiaków i tam się ścigać, kto najwięcej zdobędzie punktów. To byłoby wtedy fajne, ale czy jest coś takiego możliwe? Nie znam się po prostu na tym, kompletnie się na tym nie znam, ale to byłoby na tyle z mojej strony, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.